Z Ewangelii według świętego Łukasza. Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Gdy czytam ten fragment Ewangelii, przypominam sobie tą straszliwą burzę, to oburzenie, gdy papież Franciszek powiedział, kimże ja jestem, żeby sądzić osoby homoseksualne. Powiedział to w samolocie i ta konferencja prasowa odbiła się bardzo szerokim echem. Kimże jestem, żeby sądzić, powiedział papież. Człowiek, który jako jedyny ma na świecie urząd sądzenia. Człowiek, który ma pełne moralne prawo jako obrońca wiary, by sądzić tych, którzy postępują niemoralnie. A jednocześnie te słowa papieża Franciszka są tak bardzo w duchu Ewangelii, tak bardzo w duchu słów, które dziś wypowiada Jezus. Kimże ja jestem, żeby sądzić, być rozjemcą między Tobą a Twoim bratem? Czytajmy całą Ewangelię, nie tylko te fragmenty, które nam pasują, te, które są dla nas wygodne. Papież Franciszek umie czytać Ewangelię i umie ją stosować do swojego życia i swojego urzędu. My też tak powinniśmy. Do zobaczenia jutro.